cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam się do obejrzenia filmu o kosmetykach, które wykończyłam w ciągu ostatnich miesięcy, albo nawet tego miesiąca i do których na bank wrócę, na bank kupię sobie je ponownie. Przechodzimy do tematu. Zacznę od żeli pod prysznic. Żel pod prysznic, mój po prostu hit, ulubieniec wszechczasów, Dove. I jest to taki, to jest akurat niemiecki w tej chwili produkt, w Niemczech zawsze taniej, pamiętajcie. Ja mieszkam akurat na samej granicy, dlatego zawsze tam zaopatruję się w ten kosmetyk. I to jest taki z peelingiem. Pomijając to, że ten peeling wcale nie jest peelingiem, ale ja uwielbiam żele pod prysznic pachnące po prostu mydłem, czystością. Ja się czuję taka czysta, odświeżona, po prostu przecudownie. Uwielbiam i na pewno do niego wrócę. U nas to jest koszt około 13 zł, tam euro 50. Oraz żel pod prysznic, również wykończony w całości, Dove. I nie chodzi mi konkretnie o ten zapach, bo ja w tej chwili mam tutaj jakieś kwiatuszki z jakimś tam mleczkiem, mniejsza z tym. Tylko też Nivea i Dove to są moje ulubione, po prostu żele pod prysznic są kremowe. Ja nie lubię takiej konsystencji żelowej, tylko bardziej taką kremową. I serdecznie Wam je polecam, to są niedrogie kosmetyki, a przecudowne, więc na pewno do tego wracamy. Kolejną częścią pielęgnacji będzie emulsja micelarna do mycia twarzy za cenę 6,99, bo jeszcze tu mam cenę, kupiona w aptece, przez przypadek po prostu na jakiejś promocji skusiłam się na nią, myłam nią ponad 2 miesiące buzię, teraz kupiłam drugie takie opakowanie i znowu nie myję buzię. Zapomniałam właśnie, chciałam Wam o tym wspomnieć, gdyż zapomniałam o tym powiedzieć, mówiąc o moich ulubieńcach do pielęgnacji twarzy. W tamtym filmiku zapomniałam o tym wspomnieć. Ogólnie o oczyszczaniu twarzy, czym to robię. I ja po prostu myję tę twarz, zmywam cały makijaż, cały tusz do rzęs, każdy nawet wodoodporny, fantastyczna emulsja. Nie zapychająca skóry, a myjąca bardzo dokładnie. Jedną pompkę wyciskam, nakładam na mokrą twarz, po prostu rozcieram cały makijaż, spłukuję wodą i następną pompkę macie cudownie odświeżoną buzię. Ale był kosmetyk, był produkt, posiadałam produkt, który był jeszcze lepszy, ale niestety nie potrafię go znaleźć, a jak go znajduję, to za cenę 50 zł, gdzie po prostu ja w życiu nie dam tyle za żel do mycia twarzy. I mówię tu o żelu z La Roche-Posay Effaclar, nie wiem jak się to czyta. To był po prostu hit hitów. Ja go kupiłam do tej pory, pamiętam, w kwietniu, 7 kwietnia. Wtedy byłam z dzieckiem w szpitalu i zeszłam sobie tam na dół kupić po prostu do apteki żel jakiś do twarzy. I trafiłam na promocję, za 14,90 go kupiłam. Skończyłam to dokładnie maj, czerwiec, jest 7 lipca, czyli używałam ten kosmetyk od maja do czerwca, czyli co lipca, tak 3 miesiące. 3 miesiące za 15 zł, po prostu cudo. Teraz poszłam do apteki, w jednej, drugiej, trzeciej nie ma. W czwartej znalazłam za cenę 50 zł, no więc błagam. Więc kupiłam sobie ponownie ten. Więc serdecznie Wam ich polecam, są to kosmetyki z apteki. Kolejnym ulubieńcem, o którym już mogliście usłyszeć w mojej pielęgnacji, jest standardowo oliwka. To jest wykończone w miesiąc. Oliwka z Hipa, przecudowna, olejek z migdałów, cudowny, po prostu najlepszy na świecie. Tego zamiennika nie znajdę żadnego, nie kupię już nigdy żadnego balsamu do ciała. Po prostu hit hitów, polecam serdecznie, chcecie usłyszeć o niej coś więcej, zapraszam do filmiku mojej codziennej pielęgnacji. Kolejnym ulubieńcem jest Garnier Mineral Beauty Care. Nie chodzi akurat o ten Beauty Care, po prostu te Garnier Mineral 40-108 godziny ochrona dla mnie są fantastyczne, najlepsze. Ja nie znalazłam lepszego antyperspirantu i ja też taki antyperspirant mam ze 3-4 miesiące, jak nie lepiej. No ale ten wykończyłam, więc pora udać się do Rossmana i, przepraszam, zakupić nowy. Kolejną rzeczą będą dwie rzeczy do włosów, do których na pewno wrócę. Na pewno wrócę do szamponu Gliskur Hair Repair. Jest to szampon z Biedronki, kupiłam go w Biedronce. Z firmy Gliskur do takich bardzo zniszczonych włosów. Fantastycznie działał, gdyż włosy po nim były tak pachnące, tak mięciutkie, no cudowne, gdzie ja nie przywiązuję w ogóle uwagi do szamponu. Tak, ten spisywał się super rewelacyjnie i na pewno jak go tylko będzie w zasięgu mojej ręki, to na pewno po niego sięgnę ponownie. To też naprawdę niedrogi kosmetyk. No w Biedronce przeważnie są niedrogie kosmetyki. I kolejną rzeczą będzie serum do zniszczonych końcówek. Ja je używam na mokre włosy. Co mi się kończy, to używam ponownie i był fantastyczny i tutaj nie chcę Was kłamać, bo nie wiem, czy sięgnę akurat po to, bo widziałam, że w Biedronce są te w malutkich takich buteleczkach jedwabie do włosów. Ja sobie zostawię to po prostu opakowanie, wszystko to już idzie do świetnika po filmiku, ale to sobie zostawię i sobie po prostu przeleję, za 3 opakowania kupię, bo ja Wam mówiłam, że mi najbardziej zależy na tym, żeby to był po prostu olej. Oleje super działają na moje włosy i na pewno też tej metody na razie zmieniać nie mam zamiaru. Kolejnym kosmetykiem ostatniej do pielęgnacji jest po prostu cudo, dlatego dla mnie nie nazwałabym tego kremu cudokrem, tylko nazwałabym go cudokrem.
Poznałam ten kosmetyk, kiedy zaopatrywałam się w wyprawkę dla mojego dziedziusia, czyli około 2 lata temu, prawie 2 lata temu, więcej trochę niż 2 lata temu, 2,5 roku temu. Kupiłam jemu to, bo po prostu to jest krem barierowo ochronny dla dzieci i dorosłych z problemami skórnymi, na odparzenia po prostu. Zabezpieczałam jego pupcie, żeby właśnie nie miał żadnych odparzeń. Co się okazało później? Po goleniu nóg, kiedy zrobiłam to bardzo szybko i zostały takie po prostu czerwone krostki, posmarowana skóra tym, po godzince zero po prostu pieczenia, czerwonych krostek, skóra przepiękna. Kiedy wyskoczy mi jakiś pryszcz, na wieczór nakładam na to, wysuszony jest całkowicie z samego rana. No dla mnie to jest po prostu cudokrem, nie cudokrem i ja go trzymam, używam go i dla siebie, i dla mojego dziecka. Dziecko, kiedy teraz przetrze łokieć, kolano czy coś, od razu smaruję mu tym cudokremem. Ja również, kiedy tylko mam jakąś ranę, od razu się tym smaruję, więc no cudokrem, też Wam serdecznie polecam. Jest mała wersja tego i duża, najbardziej się opłaca tą dużą kupić, ale i w aptece dostaniecie, i nawet w Biedronce widziałam, i w Rossmanie, przecudowny cudokrem, serdecznie polecam. Przepraszam, że uciekłam. Kolejnymi rzeczami, które wykończyłam i serdecznie Wam chcę polecić, są to rzeczy z kolorówki. Będzie to podkład Easy Match Makeup Skin Tone Adapting z SPF 18, tylko że ja już Wam polecam, nie polecam. Wykończyłam go całkowicie. Fantastyczne opakowanie, gdyż z taką pobeczką, która podjeżdża do góry i nie zmarnuje się ani kropla tego kosmetyku, nie musicie tutaj nic ciąć, wszystko jest po prostu zużyte. Jest to podkład z Manhattanu i jest to podkład taki, jaki on właśnie był, idealnie dopasowuje się do odcienia i tekstury skóry, prawda? I był cudowny na lato, bo to jest taki podkład mało kryjący brzeg, przecudowny, ja go kupiłam w promocji za 14 zł w Rossmanie. Podkład jest z Manhattanu, mój kolorek to był Classic Ivory 32, przecudowny, polecam. Kolejnymi rzeczami będą korektory, których jeszcze od razu po filmie nie wyrzucę, gdyż chcę przeciąć opakowania, ale nie chciałam ich takich brzydkich pokazywać Wam. Są to korektorki pod oczy z Avonu w kolorze Ivory, już też o nich mówiłam, nie będę się więcej rozwodzić. Super ekstra, je kupiłam za 9,90 albo 12,90, bardzo dobrze się spisywały, na pewno do nich wrócę. Może nie już, bo w tej chwili używam korektora z Biedronki, tego z Be Beauty i bardzo dobrze się spisuje, ale jak tylko tamten mi się skończy, a będę miała pod ręką katalog z Avonu, siostra mi dostarczy, na pewno zamówię te korektory. Kolejną rzeczą będzie tusz, który tak naprawdę jest no name, bo nic na nim nie ma. Nie wiem nawet co Wam, nie będę Wam swatchować, bo tu nie ma co pokazywać, wszystko się pościerało. Jest to tusz Max Factor 2000 kalorii, tak bardzo rozsławiony. Bardzo fajny, może nie jakiś hicior, ale miał bardzo fajną szczoteczkę. O, ja takie proste szczoteczki lubię. I z tego powodu na pewno do niego wrócę, ale tylko pod warunkiem, że znowu będzie w promocji, gdyż bez ceny promocyjnej ten kosmetyk jest dla mnie za drogi, ja wolę Colossal Volume Express, taki żółty, to jest mój ulubiony tusz do rzęs, ale ten jest drugi w kolejności, więc jak tylko będzie promocja, na pewno się na niego skuszę. Kolejną rzeczą będzie szmineczka, tak jak Wam mówiłam, ja stosuję szmineczki z Avonu, przeważnie mam najwięcej szmineczek z Avonu i tutaj właśnie mam szmineczkę, którą wykończyłam. Był to kolorek Starburst Pink, już nawet naklejka jest wykończona moim używaniem. Już mam kolejną w tym samym kolorze, już zamówiłam, bo nie mogłam się powstrzymać. Jest to przecudowny kolor i gdy ta druga mi się skończy, na pewno zamówię trzecią i będę do tego koloru będę wracać tak długo, aż go nie wycofają z Avonu. Ja mam takie szczęście, że ten kolor, który bardzo sobie upodobam, po czasie zostaje wycofany kompletnie ze sprzedaży, więc kompletnie tego nie rozumiem, ale tak jest. I ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam serdecznie polecić ze względu na działanie, cenę i opakowanie, jest kosmetyk z Biedronki z firmy znowu Be Beauty. To jest tak naprawdę firma Belle, nie wiem czy wiecie. Był to puder sypki w kolorze transparentnym. Wyglądał tak, z boku wyglądał tak, był w całkowicie białym odcieniu. Fantastyczne opakowanie. Tu się otwierało za 10 zł to opakowanie, od razu tu się otwierało, tu jest takie siteczko, przez które się wysypuje produkt. Tu się odkręca i dlatego ja tego opakowania nie wyrzucę. Tu można sobie przesypać produkt jakiś. Ja mam takie szczęście, że zawsze pod koniec pudru prasowanego on mi się zaczyna kruszyć, gdzieś mi opakowanie upadnie, coś się rozsypie, więc sobie po prostu zgniotę całkiem, przesypię go tu i będę tak go zużywać do końca. Tego opakowania na pewno nie wyrzucam. Za 10 zł puderek był super, bielił twarz tylko w momencie nakładania, potem pięknie dopasowywał się do koloru naszej cery. Więc super, serdecznie Wam polecam. Po prostu puderek sypki, transparentny z Biedronki, firma Be Beauty. I to już wszystko, co miałam Wam dzisiaj do pokazania. To są wszystkie wykończone przeze mnie produkty, wykończone przeze mnie kosmetyki, do których na pewno wrócę. Mam nadzieję,
że filmik Wam się podobał. Jeżeli któryś z tych kosmetyków używałyście i macie jakieś swoje zdanie na jego temat, proszę, żebyście napisali mi w komentarzach. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnego filmu. Pa, pa!